plany emerytalne w Polskiej Credit Union. Zainwestuj w swoją przyszłość i oszczędź na podatkach już dziś. Termin wpłat na plan emerytalny RRSP upływa 1 marca. Skorzystaj ze specjalnej oferty oszczędnościowej w Credit Union z oprocentowaniem od 2,75%. Kwalifikujące się i rejestrowane depozyty są w pełni ubezpieczone. Oferujemy także dogodne pożyczki na wpłaty do planów RRSP tylko na 3%. Skontaktuj się z działem inwestycji lub biurami naszej Credit Union. Podróże to nie tylko odkrywanie i doświadczanie nowych miejsc. Podróże powodują, że mamy okazję bliżej poznać samych siebie. A jeśli podróżować, to tylko z Polimexem, który oferuje bilety, ubezpieczenia turystyczne, wycieczki grupowe, rejsy oraz wczasy all inclusive. Wypadki, rozwody, testamenty, emigracja. Jeżeli dotyczy to Ciebie, zadzwoń do nas. Kancelaria adwokacko-notariusza Marka Toborowskiego w Mississauga zajmuje się negocjacjami w sprawie odszkodowań. Jesteśmy tu dla Ciebie. Kaniaga Travel oferuje promocyjne ceny na ubezpieczenia turystyczne dla wyjeżdżających i odwiedzających Kanadę, w tym ubezpieczenia kosztów podróży, medyczne, wypadkowe i bagażu. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Polimex oferuje wysyłki mienia przesiedleńczego, samochodów oraz szerokie usługi cargo. Zapewniamy swoim klientom najlepsze warunki związane z planowaniem i realizacją przeprowadzki lub przesyłek. Polimex to najlepsza obsługa, najciekawsze oferty, doskonały serwis. Jeśli dom masz do kupienia i marzenia do spełnienia, w Credit Union złóż podanie i pożyczkę wnet dostaniesz. A teraz zapraszam na wiadomości z Polski przygotowane przez Telewizję Trwam. W piątek 27 stycznia minęły 72 lata od wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Tutaj człowiek odebrał drugiemu człowiekowi człowieczeństwo. Tak o straszliwej zbrodni dokonanej przez Niemców mówiła uczestnicząca w obchodach premier Beata Szydło. Obchody odbyły się w budynku tzw. centralnej sauny. To tutaj od grudnia 1943 roku Niemcy przyjmowali więźniów do obozu. Ze względu na m.in. doskonałą sieć kolejową oraz próbę zatajenia zbrodni przed szeroką opinią publiczną, niemieckie fabryki śmierci powstawały przede wszystkim na terytorium okupowanej Polski. Informacje o funkcjonowaniu obozów Polacy dostarczali na zachód, jednak jak mówi dr Robert Derewenda, spotkali się z obojętnością i niedowierzaniem aliantów. Takie informacje skarczył choćby Witold Pilecki, który sam oddał się Niemcom do niewoli po to, aby znaleźć się w Auschwitz i aby stworzyć tam pewną komórkę wywiadowczą. Takie informacje przewoził Jan Karski, to pierwszy taki znany polski emisariusz, który osobiście spotkał się między innymi z prezydentem Rooseveltem czy z prezesem Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych, który zresztą był pochodzenia żydowskiego. I cóż ten prezes powiedział? Powiedział, że on nie może uwierzyć w to, co pan Karski mówi. 27 stycznia jest dniem wyjątkowym. Jesteśmy w miejscu, które trudno nazwać i zdefiniować, mówiła w trakcie obchodów 72. rocznicy wyzwolenia obozu premier Beata Szydło. Jedni określają to, co się tutaj wydarzyło, jako wielką tragedią, Golgotą. Inni mówią o fabryce śmierci. Ale żadne z tych słów tak naprawdę nie oddaje tego, co miało tutaj miejsce. Nigdy tego zła, które tutaj się wydarzyło, nie odda żadne słowo. Tutaj człowiek drugiemu człowiekowi odebrał człowieczeństwo. To, co wydarzyło się w niemieckim obozie zagłady, było złem podstępnym, okrutnym i niewyobrażalnym. Można je pokonać tylko dobrem, podkreśliła premier. Jak dodała, bronią przeciwko złu jest prawda i pamięć. Chcemy mówić prawdę, bo wiemy doskonale, że tylko dzięki temu unikniemy zła.
i największym przesłaniem dla nas i dla kolejnych pokoleń, które będą tutaj spotykać każdego 27 stycznia, jest to, by prawdą i dobrem zło zwyciężali. To jest nasz obowiązek. To jest nasz obowiązek wobec tych, którzy tutaj zostawili swoje życie. Celem Niemców było całkowite zniszczenie narodu żydowskiego oraz zniewolenie i bezwzględna eksploatacja narodów słowiańskich, przypomniał reprezentujący prezydenta Andrzeja Dudę minister Wojciech Kolarski. Stając w tym miejscu, trzeba zdobyć się na odwagę patrzenia z największą uwagą. Odwagę poznawania prawdy i niesienia jej całej ludzkości. Bo prawda o zagładzie, prawda o Auschwitz są konieczne, aby nic podobnego już nigdy w przyszłości nie mogło się powtórzyć. W trakcie obchodów 72. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz nie zabrakło głosu tych, którzy pamięć o okrutnych niemieckich zbrodniach przekazali dzisiejszym pokoleniom. Byli więźniowie, bo o nich mowa, przypomnieli swoje dramatyczne historie, codzienny strach i lęk przed tym, że każda noc może być tą ostatnią. Spoglądanie codziennie na dymiące kominy, już wiedzieliśmy przecież, że tam płoną zagazowani ludzie i że być może naszym przeznaczeniem też jest właśnie iść do tej komory gazowej. Mówił powstaniec warszawski i były więzień obozu Auschwitz Bogdan Bartnikowski. Ścięli mi włosy na lewym przedramieniu, wytatuowali numer, zabrakło pasiaków. Zupełnie sama miałam walczyć z nową rzeczywistością, tak o swoim pobycie w obozie mówiła Batrzewa Dagan. Żyję, przeżyłam i dożyłam być z wami 72 lata po. I powiem, że to jest wielkie uczucie szczęścia, bo życie jest najpiękniejszym podarkiem, jakie możemy dostać. Przed rozpoczęciem uroczystości kilkudziesięciu byłych więźniów obozu wzięło udział w mszy świętej odprawionej przez biskupa pomocniczego diecezji bielsko-żywieckiej księdza biskupa Piotra Gregera. Obchody zakończyła wspólna modlitwa chrześcijan i Żydów przed pomnikiem ofiar niemieckiego obozu Auschwitz. W dniu, w którym Polska upamiętniała 72. rocznicę wyzwolenia obozu, nie zabrakło kolejnych prób fałszowania historii. Na antenie jednej z włoskich stacji telewizyjnych, w programie poświęconemu Dniu Pamięci Ofiar Holokaustu, pojawiło się kłamliwe sformułowanie "Polski obóz zagłady". Kilka dni później to samo sformułowanie pojawiło się we włoskiej prasie. Jednak po interwencji ambasady RP zostało usunięte. Kłamliwe sformułowanie pojawiło się w porannym paśmie programowym komercyjnej stacji Canale Cinque. Telewizja wskazywała, że 27 stycznia to rocznica wyzwolenia, tu cytat, polskiego obozu zagłady. Na natychmiastową reakcję zdecydowała się polska ambasada we Włoszech. Podobna historia wydarzyła się 16 stycznia, kiedy to samo kłamliwe sformułowanie pojawiło się w innej informacji opublikowanej przez agencję ANSA. W obu przypadkach materiał został poprawiony. ANSA ograniczyła się jednak tylko do użycia fałszującego historię określenia nazistowski obóz, unikając sformułowania oficjalnie zatwierdzonego przez UNESCO Auschwitz-Birkenau niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady. O używanie takiego nazewnictwa wielokrotnie apelowała ambasada RP we Włoszech. W styczniu kłamstwo o polskich obozach znalazło się także w programie informacyjnym komercyjnej stacji telewizyjnej Canale Cinque oraz na łamach dziennika Corriere della Sera. Choć staramy się walczyć z kłamliwym sformułowaniem, spotykamy się z nim coraz częściej, wskazuje dr Joanna Lubecka z Biura Badań Historycznych IPN. Uzasadnia się to przede wszystkim skrótem geograficznym. Uzasadnia się, czym właśnie nie mówi się, że obozy leżały na terytorium okupowanym, że były niemieckie. Niemcy bronią się też przed tym i bronią się skutecznie też na świecie. Właśnie jakby udało im się przeforsować ten zwrot, nazistowskie zbrodnie, nazistowskie obozy, które nic nie znaczą. Jak przypomina dr Joanna Lubecka, choć Niemcy często podkreślają, że nie każdy Niemiec był nazistą, państwo nosiło jednak nazwę Rzesza Niemiecka. Przecież Hitler został wybrany w demokratycznych, parlamentarnych wyborach, prawda? Później 99% Niemców go popierało, więc identyfikowało się z tą ideą, prawda? A więc
działali bardziej, mniej, mocniej, bardziej byli zaangażowani, mniej, ale działali w interesie Rzeszy Niemieckiej. Z prawdą historyczną o niemieckich obozach zagłady walczą również sami Niemcy, co pokazuje przypadek przegranego przez telewizję CDF procesu wytoczonego z powództwa Karola Tendery. Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem służb bezpieczeństwa o pseudonimie Bolek. Stwierdziła to analiza grafologiczna jego zobowiązania do współpracy oraz donosów i pokwitowań odbioru pieniędzy, które odnaleziono w domu generała Kiszczaka. Analizy grafologicznej dokonali biegli Instytutu Zena w Krakowie. Dysponowali obszernym materiałem porównawczym w postaci 142 dokumentów, które w latach 1963-2016 sporządził lub podpisał Lech Wałęsa. Wyniki badań są jednoznaczne. Odręczne zobowiązanie o podjęciu współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa z dnia 21 grudnia 1970 roku zostało w całości nakreślone przez Lecha Wałęsę. 17 odręcznych pokwitowań odbioru pieniędzy za przekazane funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa informacji zostało w całości nakreślone przez Lecha Wałęsę. Wałęsa otrzymał prawie 12 tysięcy złotych. Analiza grafologiczna potwierdziła, że Bolek sporządził ponad 40 donosów. Dokumenty w trakcie śledztwa przedstawiono byłemu prezydentowi. Świadek, składając zeznania, oświadczył: nigdy nie współpracowałem ze Służbą Bezpieczeństwa ani żadnym innym organem bezpieczeństwa PRL. Nigdy nie podpisałem żadnego donosu. Nigdy nie otrzymałem żadnych pieniędzy od Służby Bezpieczeństwa ani nie podpisałem żadnego pokwitowania. O współpracę z bezpieką Wałęsy podejrzewali od początku m.in. Andrzej Gwiazda, który był wiceprzewodniczącym Solidarności. Na podstawie obserwacji i analizowania tego, co mówi, no bo niewiele robił, ale mówił wiele, w trzecim dniu strajku już nie mieliśmy wątpliwości, że jest agentem bezpieki, że jest świadomym agentem bezpieki. Wynik ekspertyzy nie dziwi Andrzeja Michałowskiego, więźnia politycznego w PRL i działacza niepodległościowego. Jego koledzy i tak zwani celebryci, ci, którzy się dorobili na Solidarności. Ja mówię o takich ludziach jak Bujak, jak Frasyniuk. Przecież to tam powstały różnego rodzaju dobre synekury. Ci ludzie się poustawiali. Oni go zawsze, ta cała paczka zawsze go broniła, mimo jego arogancji. Potwierdzenie współpracy Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa rodzi na nowo poważne pytania. Na ile to, że Lech Wałęsa podjął realnie tę współpracę na początku lat 70. determinowało jego decyzję w późniejszym czasie. I to w czasach pierwszych 16 miesięcy Solidarności, później w latach 80., a także po 1989 roku. Współpracę Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa w 2008 roku szczegółowo opisali historycy Sławomir Cęckiewicz i Piotr Gontarczyk. Po ponad 11 latach ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz zakończył kierowanie archidiecezją krakowską. Zgodnie z prawem kanonicznym przeszedł on na emeryturę. Jego miejsce zajął dotychczasowy metropolita łódzki, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. W minioną sobotę odbył się ingres arcybiskupa do katedry wawelskiej. Przed rozpoczęciem uroczystości na Wawelu zabrzmiał dzwon Zygmunta bijący w najważniejszych dla Polski i Kościoła okolicznościach. Progi katedry wawelskiej ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski przekroczył u boku m.in. nuncjusza apostolskiego w Polsce księdza arcybiskupa Salvatore Pennacchio, przewodniczącego konferencji episkopatu Polski księdza arcybiskupa Stanisława Gondeckiego oraz byłego prefekta kongregacji wychowania katolickiego księdza kardynała Zenona Grocholewskiego. Przy ołtarzu nowego metropolity krakowskiego przywitał jego poprzednik ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Katedra Wawelska i Kościół Krakowski zapisuje dziś nową kartę swoich długich dziejów. Księże arcybiskupie Marku, od dzisiaj ty zaczynasz zapisywać tę nową kartę, a my ją będziemy zapisywać razem z tobą. Następnie ksiądz arcybiskup Salvatore Pennacchio rozwinął oryginał bulli ojca świętego Franciszka z 8 grudnia 2016 roku, mówiącej o mianowaniu księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego nowym metropolitą krakowskim. Treść dokumentu odczytał kanclerz kurii krakowskiej ksiądz Piotr Majer. Czcigodny bracie,
pragniemy wyrazić Tobie naszą serdeczną życzliwość. W wielu modlitwach przyzywamy też opieki nad Tobą, Najświętszej Maryi Panny, która niech Ci będzie wspomożycielką w sprawowaniu nowego urzędu. Nowemu metropolicie krakowskiemu przekazano insygnia władzy biskupiej, racjonał świętej Jadwigi Królowej i pastorał. Następnie ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski zasiadł na katedrze będącej symbolem urzędu biskupiego, gdzie deklarację szacunku i posłuszeństwa przekazali mu biskupi pomocniczy archidiecezji, przedstawiciele duchowieństwa, osób życia konsekrowanego i świeckich. W homilii nowy metropolita krakowski zachęcał do postawy czuwania. Jak podkreślał, była ona obecna w życiu świętych Kościoła krakowskiego, jest również postawą samego Boga. Objawione w Chrystusie i przez Chrystusa czuwanie Boga znajduje swój szczególny wyraz w jednym słowie – miłosierdzie. Bo Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Stańmy się wszyscy świadomymi uczestnikami wspaniałej liturgii dziejów w tym czasie i w tym miejscu, które wyznaczył nam Pan, apelował do wiernych ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Drodzy bracia i siostry, księże kardynale, księża biskupi, kapłani, osoby życia konsekrowanego, wierni świeccy, wszyscy, którzy tworzycie lud Boży Kościoła krakowskiego, proszę Was z całego serca, podejmijcie wraz ze mną radosny trud głoszenia współczesnemu światu Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. Ukazujcie prawdę o Chrystusie Królu. Gratulacje nowemu metropolicie krakowskiemu złożyli były prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego ksiądz kardynał Zenon Grocholewski i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. W uroczystym ingresie księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego udział wzięli prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło, a także liczni przedstawiciele władz centralnych i samorządowych. Po zakończonej Eucharystii prezydent odznaczył dotychczasowego metropolitę krakowskiego księdza kardynała Stanisława Dziwisza Orderem Orła Białego. Całe dotychczasowe życie kardynała Dziwisza było znamienitą zasługą dla Rzeczypospolitej Polskiej, podkreślił Andrzej Duda. W Żaganiu zainaugurowano polsko-amerykańskie ćwiczenia wojskowe. W inauguracji wziął udział zwierzchnik Sił Zbrojnych, prezydent Andrzej Duda. Mamy dziś do czynienia z rzeczywistą zmianą porządku bezpieczeństwa w tej części Europy Wschodniej, mówił podczas inauguracji wspólnych polsko-amerykańskich ćwiczeń wojskowych prezydent Andrzej Duda. Nie tylko w dokumentach, takich jak te, które ostatnio zostały podjęte i w decyzjach, jakie zapadają w gabinetach czy na salach obrad, jak podczas ostatniego warszawskiego szczytu NATO, ale dziś fizycznie Sojusz Północnoatlantycki, Armia Stanów Zjednoczonych jest obecna w Polsce. Oznacza to, że przestrzeń sojuszniczego bezpieczeństwa została rzeczywiście w pełnym tego słowa znaczeniu rozciągnięta na Polskę. Amerykańska pancerna brygadowa grupa bojowa to 3,5 tysiąca żołnierzy, mająca 400 pojazdów kąsienicowych i ponad 900 kołowych. To przede wszystkim 87 czołgów M1A2 Abrams, które uchodzą za niezniszczalne. Wzmacniamy wschodnią flankę sojuszu w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę sprzed 2 lat. Mówił generał broni Timothy Ray, zastępca dowódcy wojsk USA w Europie. Po wydarzeniach 2014 roku transatlantyckie deklaracje ze szczytu w Walii w Warszawie pokazały nierozerwalność i jedność sojuszu w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Nasza obecność w Polsce to symbol przejścia od wspierania do odstraszania, mówił z kolei generał Ben Hodges, dowódca wojsk lądowych USA w Europie. Polska jest liderem NATO, jest przykładem kraju, który wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Meldunek o gotowości do rozpoczęcia ćwiczeń prezydentowi i szefowi MON złożył dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. To właśnie ta dywizja gości największą grupę pancerniaków ze Stanów Zjednoczonych. Gdy jesteśmy razem, jesteśmy silniejsi, mówił minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Tylko ten jest bezpieczny, kto do zagrożenia jest przygotowany. Civis pacem, parabellum, jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Jesteśmy przygotowani. Amerykańska brygada pancerna jest obecnie rozlokowana w Polsce w 4 garnizonach: Żaganiu, Świętoszowie, Bolesławcu i Skwierzynie.
W ciągu najbliższych 2 miesięcy do Polski trafią kolejne oddziały amerykański oraz innych państw NATO. W Boliwii została zamordowana Helena Kmieć. Młoda kobieta pojechała tam w ramach wolontariatu misyjnego. Na początku stycznia Helena Kmieć pojechała jako wolontariuszka misyjna na pół roku do Boliwii, by pomóc siostrom służebniczkom dębickim w opiece nad dziećmi. Pamiętam natomiast maj tego roku, kiedy Helena przyszła i powiedziała, że chce jechać na jakiś dłuższy wyjazd, dłuższą misję. Postanowiła tak właśnie i nawet załatwiła sobie właśnie półroczny urlop. Mówi ksiądz dr Mirosław Stanek, dyrektor wolontariatu misyjnego Salwator. Niestety, zaledwie 2 tygodnie po przyjeździe do Boliwii Helena została zamordowana. Dwaj aresztowani w tej sprawie to Romualdo Manio Santos i Sergio Flores Rivera. W miejscu zbrodni znaleziono ich liczne ślady oraz ślady krwi ofiary. U sprawców odnaleziono też narzędzie zbrodni oraz skradzione przedmioty. Motywem napadu na ośrodek była kradzież. Mężczyźni weszli do mieszkania, gdzie przebywała wolontariuszka. Przypuszczalnie zostali zauważeni przez Helenę, która próbowała uniemożliwić kradzież i została zaatakowana nożem. Polska wolontariuszka miała 15 ran kłutych oraz 10 ran ciętych. Zmarła na skutek krwotoku. Odeszła radosna dziewczyna, kochająca Boga i drugiego człowieka. Wspomina, jak Michał wskazuje na ciepło i serdeczność Helenki. Wspominam jako osobę, która miała bardzo, bardzo dużo radości w sobie i takiego spokoju, który wynikał właśnie z Pana Boga przede wszystkim. Ja osobiście zawsze mówiłem, jeszcze za czasów, jak ona żyła, że to jest najlepsza osoba, jaką znam. Bo ona zawsze po pierwsze właśnie miała w sobie dużo Pana Boga, miała w sobie bardzo dużo radości i takiej miłości dla każdego, kto ją znał, przy kim była. Wyraża to w bardzo różny sposób, poczynając od takiego choćby zwykłego przytulenia. Dorota wspomina wsparcie i miłość Heleny, gdy sama była w trudnej sytuacji życiowej. Helenka przyszła wtedy do mnie i powiedziała, że może sobie popłakać ze mną. Nie wie dlaczego, ale popłacze. Opowiedziałam jej całą historię i powiedziała, że jestem silna, a ona zawsze będzie ze mną i że damy radę. Wolontariuszka Anita Szuwald, która wraz z Heleną wyjechała do Boliwii, dziękuję za wsparcie modlitewne i wyrazy życzliwości, jakie otrzymuje. Kochani, jestem bezpieczna, zdrowa i czuję moc waszej modlitwy. Czytamy w liście Anity umieszczonym na stronie internetowej wolontariatu misyjnego Salwator. Za pośrednictwem tej strony członkowie wolontariatu dziękują za wszelkie przejawy życzliwości, każdą modlitwę, Eucharystię i Komunię Świętą przyjętą w ich intencji. Przypominają też o modlitwie za sprawców napadu i w intencji ich nawrócenia.